Witajcie ponownie, z tej strony Kantal. W kwietniu czeka nas niesamowita kumulacja indyków. Gier jest sporo, więc zaczynajmy. Terrascape budujesz własne miasto marzeń. Każda talia, którą otrzymasz, oferuje różne budynki i sposoby rozbudowy królestwa. Rozmieść mądrze swoje struktury w świecie gry, aby zdobywać punkty i otrzymywać nowe karty jako nagrody. Weź wszystkim znany patent na tetrisowe klocki, dodaj unikalną mechanikę i otrzymasz Forests, Fields and Fortresses. Intrygujące połączenie układanki i gry planszowej, w której musisz zbudować swoje własne królestwo. Polegli bohaterowie ze starych podań ludowych i legend. Czeka na was kluczowa bitwa z koszmarem, który najechał i deprawuje wasz świat. Ravenswatch to szybka gra akcji typu roguelike od twórców Curse of the Dead Gods. Wkroczymy w niej mroczną krainę pełną niebezpieczeństw. Supplies to stylowa strzelanka inspirowana kultowymi klasykami z połowy lat 90. Łącząc stylistykę retro z kolorową grafiką i szaloną rozgrywką, tworzy doświadczenie, które jest zawsze tak bardzo znajome, ale również ekscytujące i świeże. Oxygen to survivalowy city builder. Zbuduj miasto wokół centrum tlenowego i zapewnij swoim ludziom przeżycie w postapokaliptycznej przyszłości, gdzie czyhają na nich eksplozje trujących gazów, śmiercionośne wiatry, susze i mrozy. Latający spodek goni cię po całej galaktyce. Uciekaj, pokonuj wrogów i ewoluuj, aby uniknąć porwania. Moonlip to gra o księżycowym chłopcu i jego podróży w poszukiwaniu spadających gwiazd. Zmień dzień w noc i noc w dzień swoim skokiem i złap wszystkie gwiazdy w tej wymagającej platformówce logicznej. Ghostware Arena of the Dead to FPS łączący bogatą fabułę i eksplorację z szybką akcją. Ty i inne duchy zostaliście uwięzieni na arenie stworzonej przez czarodzieja, niechętnego do przezwyciężania nostalgii. Ucieknij od przeszłości, wystrzelaj sobie drogę ucieczki. Flooded to odwrócony city builder, w którym musisz optymalizować produkcję na wyspie zmniejszającej się wraz z upływem czasu. Zbierz surowce i ucieknij w bezpieczne miejsce, podczas gdy otaczający cię świat stopniowo znika pod wodą. Shattered Heaven to jednoosobowa gra karciana z elementami RPG i ambitną rozgałęzioną narracją, osadzona w mrocznym świecie fantazy. Rozgrywka koncentruje się na budowaniu talii kart oraz walce z fantazyjnymi monstrami. Moons of Darceylon to retro platformówka zawierająca zaawansowaną fizykę połączoną z wyjątkowym stylem graficznym. Wykonuj misje ratunkowe, prowadząc swoich kolegów do najbliższej stacji bazowej. Walcz z wrogami za pomocą pistoletu laserowego. Użyj plecaka odrzutowego, niszcz teren, a nawet twórz nowe ścieżki za pomocą narzędzi do terraformacji. Wejdź do niewytłumaczalnej, abstrakcyjnej rezydencji, aby uratować ukochaną osobę w tej szybkiej, brutalnej i mrocznej grze roguelite, wypełnionej precyzyjną strzelaniną i zaginającym czas zwolnionym tempem. Zmierz się ze swoimi wewnętrznymi demonami i odkryj sekrety rezydencji. Brumble the Mountain King to ponura przygodowa gra osadzona w świecie mrocznych nordyckich baśni. Odkryj piękną, lecz niebezpieczną i wynaturzoną krainę Brumble i ocal swoją siostrę. Przemierzaj niezwykłe krajobrazy i przetrwaj śmiertelne spotkania z wieloma szkaradnymi stworami zamieszkującymi gęste lasy, bagna i jaskinie. Podejmij się ostatniej sprawy Benedicta Foxa i wskocz w sam środek pokręconego świata, pełnego sekretnych organizacji, zakazanych rytuałów oraz wyrachowanych zbrodni. Poznawaj wspomnienia ofiar morderstwa, poszukując wskazówek i walcząc z demonami w tej fantastycznej, lovecraftowej przygodzie pełnej wyzwań. Welcome to Goodland to gra strategiczno-przygodowa osadzona w małym, cichym miasteczku. Przetrwaj jako zwykły pracownik bezlitosnego meksykańskiego kartelu. Bierz pieniądze, podejmuj trudne decyzje, nabywaj firmy i znajduj sojuszników. Czy w tym bezwzględnym świecie będziesz w stanie zachować swoje człowieczeństwo? Moimi faworytami miesiąca są Ravenswatch, Forest Fields and Fortresses oraz Ghostware Arena of the Dead. A co wam się spodobało? Dajcie o tym znać w komentarzach. Do usłyszenia za miesiąc. Pozdrawiam. Cześć.